Jeżeli myślimy o poziomie długu publicznego, oczywiście warto nie koncentrować się na nominałach, no bo nominały nam uciekają, zwłaszcza w środowisku inflacyjnym. Bardziej trzeba koncentrować się na jakichś takich miarach względnych, na przykład w odniesieniu długu do produktu krajowego brutto. My od bardzo dawna poruszamy się w okolicach 50 kilku procent. My pamiętamy cały czas z tyłu głowy, że my mamy taką blokadę, nie możemy wyjść powyżej 60%, a tak naprawdę nawet zbliżyć się dosyć istotnie do tej wartości, bo kroki, które musielibyśmy podjąć, to byłyby dewastujące dla gospodarki. Oczywiście obserwujemy też równolegle to, że w miarę pojawiania się jakichś nadzwyczajnych potrzeb, w ostatnim czasie mieliśmy pandemię, teraz być może pojawią się dodatkowe wydatki związane z obronnością, ale być może też i odpornością szeroko rozumianą państwa. Będzie gdzieś pokusa, żeby zdobyć dodatkowe środki, kiedy wciąż ta formalna blokada istnieje. I teraz tak, tych dodatkowych środków, które myśmy już pociągnęli, mamy prawdopodobnie około kilkunastu procent PKB, więc ten dług nie jest 50 parę, tylko dodatkowo jeszcze pewnie z 15%, mówmy o około 70%. Pytanie, ile będziemy potrzebowali faktycznie tych wydatków obronnych, jak forsownie je będziemy robić, no bo z jednej strony to jest kwestia określenia tego, co potrzebujemy w przyszłości, no ale to też jest kwestia jakiegoś tam strumienia realizacji tych dostaw, realizacji zapłaty za nie, więc to nie jest tu i teraz, już dziś wydajemy te wszystkie pieniądze, tylko to też będzie jakiś proces. Tak? Może się okazać, że to będzie dodatkowych kilka procent PKB, więc będziemy wtedy w takim jakby długu, gdyby go policzyć w całości, gdyby nie trzeba było, nazwijmy to, trochę kluczyć i lawirować ze względu na ograniczenia konstytucyjne, no mielibyśmy coś pewnie między 70 a 75% już po uwzględnieniu tych większych wydatków wojskowych. Jest oczywiście cały czas dyskusja, czy nie warto by było może zdjąć tych ograniczeń, bo przecież i tak jesteśmy gdzie indziej. Ja nie jestem zwolennikiem takiego kroku, jednak w tej chwili to daje jakiś tam krok w stronę dyscypliny i w stronę tego, żeby to się nie rozlało w sposób niepohamowany. Wydaje się, że też trzeba będzie bardzo ostrożnie przyjmować te propozycje, które będą starały się wydatki obronne tak potraktować ekstra, bo proszę pamiętać, że to zawsze jest bardzo szeroki strumień do interpretacji. Co to jest obronne? No bo z natury myślimy o bomby, miny, karabiny, czołgi, samoloty, okręty, no ale tak naprawdę wydatkiem obronnym jest na przykład dodatkowa droga, którą można podciągnąć wojsko albo którym wojsko jeździ, żeby gdzieś ostrzeliwać jakiś kawałek terytorium. Tak? To może być dodatkowa sieć jakaś teletechniczna, teleinformacyjna, która będzie poprawiała łączność wojsku. Więc pod te wszystkie hasła obronności można bardzo wiele rzeczy wpisać. Dodatkowy most, dodatkowy port, dodatkowe rozszerzenie lotniska. Tak? No, tych wydatków może być sporo. I jeżeli nie zawęzimy tego w odpowiedni sposób, kanał do dodatkowych wydatków, takich ekstra, tam gdzie je chcemy, gdzie je wykonujemy i to jeszcze pod takim, nazwijmy, bardzo, bardzo płaszczykiem, no, wzniosłym, patriotycznym, bo tu przecież chodzi o obronność.